zwiększymy sprzedaż 4-krotnie. Ekologia, przyszłość należy do kryptowalut. Będą mogły liczyć na naprawdę dobrą pracę. W przyszłości powstaną takie zawody jak analityk cybermiasta. Będzie on analizował i naprawiał czujniki, które będą... Opublikowany prawie 4 lata temu na kanale odcinek pod tytułem Zawody przyszłości to jeden z najchętniej oglądanych odcinków dla pieniędzy. Ponieważ technologia coraz szybciej się rozwija, przez co przybywa jeszcze więcej zawodów przyszłości, postanowiłem zrobić drugą część. Zapraszam. Zmiany klimatyczne i redukcja CO2 to zagadnienia, które znajdują się wśród priorytetów rozwoju we współczesnym świecie. Ekologia. Należy się spodziewać, że z biegiem lat zapotrzebowanie na ekspertów z tej właśnie dziedziny będzie znacząco rosło. Wybór profesji z sektora ekologii jest coraz większy, ponieważ rozwija się technologia z nią związana i przybywa specjalizacji potrzebnych do jej obsługi. Przykładem są choćby specjaliści systemów energetyki odnawialnej. W Europie kończymy z węglem i przechodzimy na słońce, wiatr i atom. Coraz śmielej mówi się także, że przyszłość należy do kryptowalut. Jak pokazują badania firmy doradczej Deloitte, przeprowadzone wśród liderów banków i dyrektorów instytucji finansowych, aktywa cyfrowe mogą odgrywać ważną rolę w branży finansowej już w przeciągu zaledwie 2 lat. Zatem powstaje zapotrzebowanie na specjalistów i doradców inwestycyjnych w zakresie kryptowalut, na których tradycyjni bankierzy się nie znają. Zatem osoby znające się na kryptowalutach będą mogły liczyć na naprawdę dobrą pracę. Zwiększymy dokładnie 4-krotnie. Ponieważ nasi twórcy mają bardzo zaangażowaną społeczność, a to przełoży się na większą liczbę leadów. Nie zabraknie przy tym pracy dla nowoczesnych specjalistów od marketingu. Ludzkie potrzeby nigdy się nie kończą, a usługi, które je zaspokajają, ktoś musi sprzedawać. Jako że świat staje się coraz bardziej cyfrowy, ze szczególną łatwością pracę znajdą osoby specjalizujące się w zakresie marketingu internetowego. Podobnie jak eksperci od e-commerce. W samym 2020 roku rynek ten urósł o 42%. Zresztą patrząc na oferty pracy zamieszczone na serwisie Rocket Jobs, już teraz widać, że tacy specjaliści są poszukiwani, a oferowane im stawki są naprawdę wysokie. Podobnie ma się zawód Key Account Managera. Świat od tysiącleci stoi na handlu i wydaje się, że przez jeszcze bardzo, bardzo długo się to nie zmieni. Ewentualnie zmienią się usługi czy produkty lub powstanie jeszcze bardziej innowacyjna platforma, która ten handel dodatkowo ułatwi. Technologia sprawia, że osoby pracujące w sprzedaży mają większe możliwości działania. Kiedyś sprzedaż oparta była na jeżdżeniu po klientach. Obecnie Key Account Manager częściej siedzi przed komputerem i prowadzi telekonferencje. W ciągu jednego dnia może przeprowadzić rozmowy z klientami z Nowego Jorku czy Tokio. Zresztą już teraz można znaleźć oferty pracy dla Key Account Managerów z dziedzin, o których jeszcze do niedawna się nie mówiło. Kolejna dziedzina, z którą związane są zawody przyszłości, to na pewno kosmos. Już teraz miliarderzy tacy jak Jeff Bezos czy Richard Branson walczą o dominację w kosmosie, a to oznacza, że będą potrzebować specjalistów w tej dziedzinie. Wzrośnie zapotrzebowanie nie tylko na astronautów, konstruktorów rakiet czy specjalistów naziemnej obsługi lotów kosmicznych, ale też na przykład kosmicznych farmerów zajmujących się produkcją żywności w przestrzeni pozaziemskiej czy specjalistów obsługujących satelity. To teraz sprawdźmy, czy zawody przyszłości, o których mówiłem w pierwszej części, nadal nimi są. Jak najbardziej. Specjaliści do spraw IT, specjaliści Big Data, analitycy cybermiasta, menedżer zespołu ludzko-maszynowego czy opiekun osób starszych to wciąż zawody, w których w przyszłości bez problemu znajdziemy pracę. Wyślij ten film znajomemu, który rozważa zmianę profesji lub dopiero szuka swojej ścieżki zawodowej. A jeżeli to ty szukasz zmiany, to sprawdź rocketjobs.pl i znajdź swoją pracę przyszłości.